Cześć, jestem Dawid Moczadło i witam Was w kolejnym filmie On Security. To co się działo w ciągu ostatnich 3 tygodni? Po pierwsze, brałem udział w CTF-ie i nie samemu, a z drużyną. O tym opowiem Wam później, bo to jest coś, co mnie mega jara. Druga sprawa, sierpień to miesiąc konferencji i jako, że mamy koronawirusa, to odbywają się one online. Między innymi DEF CON, masa kontentu związana z nim i BackCrowd Level Up. A do tego na koniec 2 fajne exploity. Dobra, o co chodzi z tym CTF-em? To zostałem zaproszony do wzięcia udziału w CTF-ie razem z drużyną P4. Możecie zapytać, kim jest drużyna P4? W tym momencie jest to top 3 drużyna na świecie i top 1 drużyna w Polsce. Mega się jarałem, że zostałem przez nich zaproszony do grania jako gość i jestem bardzo wdzięczny za to. Naprawdę super to doceniam. Bardzo dużo się nauczyłem, bo bardzo dużo musiałem robić researchu. Ale też udało mi się rozwiązać prawie 3 challenge. Dorzuciłem moją małą cegiełkę do zajęcia 2. miejsca przez drużynę P4 na tym CTF-ie. Jeśli będziecie chcieli, mogę nagrać filmik, w którym pokażę Wam najciekawsze challenge i opowiem Wam, w jaki sposób je rozwiązałem, albo powiem Wam o challenge'ach, których nie rozwiązałem, których rozwiązania znalazłem w internecie i były bardzo ciekawe. Dobra, następna rzecz, czyli konferencje. Po pierwsze DEF CON. Na DEF CONie w tym roku były głównie 3 wioski, które mnie najbardziej interesowały. Była to wioska AppSec Village, Recon Village, Red Team Village. Do toków z tych wiosek zapadam Wam linki w opisie. Są tam całe playlisty i masa kontentu. Między innymi Jason Haddix wypuścił 2. część swojej metodologii do robienia reconu i w ogóle do znajdywania informacji o celach. Jest kolejny fajny talk o automatyzacji, rekonesansu i w ogóle wszystkiego związanego z bug bounty i polecam Wam obejrzeć to. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała. Jest to talk na Hanseka i Static Flow i mówią oni w swojej prezentacji o tym, w jaki sposób skanują zakresy IP dostawców chmury, czyli Google'a, Amazona i Azure'a i w jaki sposób zbierają oni informacje z certyfikatów o różnych domenach, subdomenach. Oni regularnie skanują właśnie 88 milionów hostów i sprawdzają, co się zmieniło, po czym na każdym z nowych hostów sprawdzają, jaka dokładnie aplikacja tam działa i zapisują te wszystkie informacje w bazie. Odpytują sobie tą bazę w poszukiwaniu jakichś ciekawych informacji. Oni nie powiedzieli dokładnie, ile zarobili na tym, ale opowiedzieli o kilku bardzo fajnych błędach, które właśnie znaleźli przy użyciu swojego sposobu. Samemu myślałem o postawieniu sobie serwera, który będzie skanował zakresy różnych dostawców chmury i będę zbierał w ten sposób informacje. Ten temat powraca już któryś raz i widzę, że jest on bardzo lukratywny. Możliwe nawet, że kiedyś o tym nagram filmik albo opowiem Wam więcej. A 22 sierpnia odbędzie się konferencja BackCrowda, czyli Level Up. To już 7. wersja tego wydarzenia, więc znajdźcie czas w weekend na obejrzenie tego. Okej, exploity, które wyszły w ostatnim czasie. Po pierwsze, SSRF w Grafanie. Zacznijmy od tego, co to jest Grafana. Jest to analityczne narzędzie open source służące do monitorowania aplikacji webowych. Znaleziono podatność SSRF, która pozwala każdemu, bez żadnej autoryzacji, wysyłać różne zapytania w kontekście serwera. Jest to poważna podatność i na pewno sam będę jej szukał w hostach, celach, backgroundy. Na pewno to wykorzystam, brzmi ciekawie. Sprawdzenie, czy dany host jest podatny na to, jest dosyć proste, wystarczy zrobić tak i już wiecie. I mamy kolejne CSRF, czyli możliwość wykonywania zapytań w kontekście serwera w aplikacji OpenFire Admin Console. Znowu, jest to banalna w przetestowaniu podatność i backbounty hunterzy rzucili się na nią. Sam będę próbował, znowu, może się coś uda znaleźć. Wyniki tego opowiem Wam w następnym odcinku na pewno. Okej, myślę, że to na tyle w tym tygodniu. Wiecie co? Planuję robić live'y. Mam taki pomysł, żeby robić live'y, na których będę rozwiązywał różne CTF-y, albo na których po prostu będę hakował różne rzeczy. Jeśli bylibyście zainteresowani czymś takim, to dajcie znać, bo nie wiem, czy ten pomysł ma sens, czy chcielibyście coś takiego. A ja jak najbardziej mógłbym to zrobić. Mam już doświadczenie streamerskie. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Jeszcze nie zapomnijcie subskrybować i lajkować, bo zauważyłem w statystykach, że to działa, jak powiem wam, żebyście to zrobili, więc zróbcie to. Nie żartuję, jakby daję wam dowolność, ale i tak już o tym powiedziałem, więc danke schön, do widzenia.